Prawie 100 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego bierze udział w 16-dniowym szkoleniu na terenie Lasów Państwowych w Stasiówce. Terytorialsi uczą się zarówno zachowania na polu walki, posługiwania bronią, a także udzielania pierwszej pomocy. Do Brygady Obrony Terytorialnej działającej na terenie województwa podkarpackiego zostało przyjętych 99 nowych żołnierzy, którzy obecnie biorą udział w tak zwanej szesnastce, czyli 16-dniowym ciągłym szkoleniu pod okiem wykwalifikowanej kadry. W trakcie pobytu w Stasiówce i na terenie Dębickiego Batalionu mundurowi uczą się podstaw żołnierskiej służby, patrolowania, obserwacji na posterunku, komunikacji radiowej, maskowania, a także poznają swoje role w pododdziałach batalionu. To jest szkolenie podstawowe. To jest wszystko, że tak powiem, zajęcia są od podstaw, szkolą się podstawowych rzeczy, zajęcia są, zagadnienia są powtarzane, to są, później doskonalimy ich, tak, w tych zajęciach, w działaniach, a ma to służyć wszystko oczywiście na potrzeby batalionów, do zgrywania się w drużynie, w sekcji, w plutonie, już w późniejszym okresie w kompanii, w batalionie. Żołnierze mają również zajęcia z posługiwania się bronią. Uczą się, co trzeba zrobić, aby w bezpieczny i skuteczny sposób oddać strzał. Prowadzone jest także szkolenie, jak powinni zachować się w trakcie bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem na otwartym terenie. Zdaniem instruktorów strzelanie bojowe jest niezwykle istotną umiejętnością, jaką powinien opanować każdy żołnierz. Już wykonali 2 strzelania bojowe. Strzelanie numer 1 i strzelanie numer 2 w dniu wczorajszym prowadzone. No i zadowoleni są naprawdę. Mocno mówią, że to jest przeżycie dla każdego, zresztą dla każdego żołnierza. Za każdym razem jak wybieram się na strzelnicę, to zawsze przeżywam tak samo. I też staram się po prostu przygotować, zorganizować myśli i za każdym razem coś innego wypada, nie? Coś się zmienia w tym, nawet i warunki atmosferyczne również, ale też i zachowanie człowieka niejednokrotnie przyjmując tą broń, wzrasta nasza odpowiedzialność za nas, za naszych kolegów, no i za nasze społeczeństwo. Jak podkreślali instruktorzy w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej, nowi terytorialsi wykazują się dużym zainteresowaniem, umiejętnościami, są zdyscyplinowani i szybko przyswajają przekazywaną im wiedzę. Zanim żołnierze złożą przysięgę i zasilą bataliony Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, działające w 5 powiatach województwa podkarpackiego, czeka ich jeszcze egzamin sprawdzający umiejętności taktyczno-bojowe. Dłuższa relacja ze szkolenia żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej już wkrótce na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR. Pocisk 10, tu granat 20, sprawdzenie łączności. Odbił. Granat 20, to pocisk 10. Mocny, czysty. Odbiór. Dobra.